Pole mentalne to też jest pole. Jest w stanie wprowadzić zakłócenia grawitacyjne. A czym jest grawitacja? Grawitacja, o, to też jest ciekawy punkt do rozważań. Newton stwierdził, że wynika ona z przyciągania wielkich mas. Einstein był zdania, że jest rezultatem zakrzywiania przestrzeni. A Puthoff, jeszcze jeden mój ulubiony fizyk, pracujący w Stanford Research Institute, on z kolei udowodnił na drodze wywodu matematycznego, że jest to udział, właściwie rezultat oddziaływań pól fizycznych w naszej rzeczywistości. I to pól fizycznych tych obiektów, które uważamy za materialne, z polem punktu zerowego. Po prostu ta tak zwana twarda materia wygasza część fal pola punktu zerowego, które jest wszechobecne, bo to jest pole, które łączy nas z głębszym wymiarem rzeczywistości, z głębszymi wymiarami rzeczywistości. I w momencie, kiedy wygasi, te obiekty się nie przyciągają, ale są popychane ku sobie. A nam się wydaje, że one się przyciągają. Co ciekawe, podobną historię dotyczącą grawitacji, nie wiem, czy Moen był świadom tego, co ustalił Puthoff, ale on, przenosząc się mentalnie na głębszy poziom rzeczywistości, spotkał tam swojego zmarłego znajomego Edgara Wilsona, który był pracownikiem Instytutu Monroe. I okazało się, że tam na tym głębszym poziomie rzeczywistości po śmierci on się właśnie zajmował z innymi teorią grawitacji i z tą teorią grawitacji zapoznał Moena. I w tym, co Moen opisał w ramach relacji ze swojej podróży do zaświatów, bo tak się też ten rejon określamy, okazało się, że to, o czym mówił Moen i to, co wykazał Puthoff, to było dokładnie jedno i to samo. Czyli Puthoff też czerpał inspirację z głębszego poziomu rzeczywistości. Tam już nad tym pracowano, Puthoff też na to wpadł. Wzajemna wymiana informacyjna. Tu nie ma ograniczeń. To my ograniczamy informacje, które wymieniamy między sobą. Stawiamy szlaban i przepływu informacji nie ma, a tu jest. Kekule w ten sposób wpadł na pomysł, jak zbudowany jest benzen. Jeżeli pan przejrzy sobie pracę Leonarda da Vinci, to przekona się pan, że wiele jego pomysłów było ponadczasowych i nie do zrealizowania w czasach, w których żył. Też czerpał inspirację z głębszego poziomu rzeczywistości, z tego, co dopiero po wielu latach zrealizowany. Czyli wychodząc jakby naszą świadomością poza ciało, jesteśmy w stanie pominąć czas, czy w... Nie, jego po prostu nie ma. Jego po prostu nie My ma. Ciągle żyjemy w wiecznym teraz. I nasza pamięć to jest pozyskiwanie informacji z wszechobecnych pól informacyjnych, energetyczno-informacyjnych. Bo zawsze wymiana informacji potrzebuje trochę dopingu energetycznego. Dlaczego do tej wiedzy dochodzimy dopiero po wyjściu z naszego ciała? Czyli dopiero od tej strony... Bo tam nie ma barier, które sobie stawiamy. Co prawda, jeżeli jesteśmy bardzo ograniczeni w swoim myśleniu, to przechodząc na głębszy poziom rzeczywistości, dalej tkwimy w tych swoich ograniczeniach. My wcale nie stajemy się od razu lepsi. Dlatego możemy ugrzęznąć w obszarach swoich własnych przekonań, z których nam się będzie bardzo trudno wyzwolić. Dlatego osobiście uważam, że bardzo ważne jest to, żeby nauczyć się samodzielnie myśleć i wyciągać wnioski z tego, czego doświadczamy. Bo sam fakt, że damy się
gdzieś uwięzić w jakichś przekonaniach. A przekonania w nas wpaja i rodzina, i szkoła, nauka, i kościół. Religia, tak. Mamy do wyboru w gruncie rzeczy trzy różne systemy, z których musimy coś wybrać. A dlaczego tych trzech systemów nie uczynić kompatybilnymi? Żebyśmy się nie musieli miotać, żebyśmy nie musieli na siebie patrzeć wrogo, stwierdzając, że ty to absolutnie nic nie wiesz, bo tylko moja prawda jest najmojsza. To my sobie stworzyliśmy ten parszywy świat. Nikt nam żadnego wirusa nie wszczepiał. To jest wszystko z naszą własną wolą, na nasze własne życzenie. Myśli pan, że kiedy... Nie wchodzę w politykę. No dobrze, nie wchodźmy w politykę. Okazuje się, że materia ma nie tylko niezliczoną liczbę form, w jakich może się przejawiać, ale również ma niezliczoną ilość form przejawiania się w tym działaniu. Na razie nie jesteśmy w stanie ocenić, czy my wszystko wiemy. Na przykład dla mnie jest, po moich doświadczeniach pozacielesnych, dla mnie jest przede wszystkim szokujące to, że w momencie opuszczenia ciała my w ogóle nic nie musimy robić. Wszystko robi się samo. Wystarczy, żebym coś pomyślała i to coś już jest. Wystarczy, żebym pomyślała o kimś i znajduję się w jego pobliżu. A wszystko to są podróże wymuszone, bo to nie jest naturalne środowisko świadomości. A mimo to daje się realizować. Nie potrafię zadać pytania w tej dziedzinie, ponieważ patrząc na punkt widzenia naukowców, którzy absolutnie odrzucają w ogóle możliwość wyjścia świadomości czy naszego rozumowania poza ciało. Proszę pana, jestem naukowcem, który był absolutnie przekonany o słuszności naukowego światopoglądu materialistycznego. Pierwszy moment, w którym zaczęłam wątpić w ten światopogląd, to był moment, kiedy po 20 latach zmagania się z astmą, za pomocą jednego dotyku pozbyłam się ataku. Proszę coś więcej opowiedzieć, jak to wyglądało? To było właściwie w pierwszym okresie, kiedy zainteresowałam się sprawą świadomości i postanowiłam ją lepiej poznać. Skorzystałam z pierwszej okazji, jaka mi się nadarzyła. Natrafiłam na człowieka, który organizował grupę, na której chciał wypróbować swoją własną koncepcję podnoszenia kundalini, czyli aktywizacji biopola. To, że biopole funkcjonuje, to już w tej chwili w zasadzie chyba jest tylko nieświadome dla polskiej medycyny, bo poza tym to jest to wiedza ogólnie znana. I nawet zapomniałam już o tym, że się zgłosiłam. Gdzieś po pół roku dostałam informację, że właśnie się rozpoczyna doświadczenie, właśnie eksperyment. Dostałam materiały szkoleniowe, dostawałam je sukcesywnie i każdy z tych materiałów sprowadzało się do uaktywnienia jednego z ośrodków. To nazwijmy go energetycznych w naszym ciele, ale to w gruncie rzeczy chodziło o dodatkowy obiekt, który jest w ogóle przez medycynę, w każdym razie na pewno naszą, jest ignorowany i w ogóle medycyna nie przyjmuje Polska do wiadomości, że tego rodzaju obiekt czynnika energetycznego w ogóle istnieje w ludzkim ciele. Niemniej jednak wykorzystuje go akupunktura, więc chociażby z tego względu powinna na to spojrzeć trochę przychylniejszym okiem. No i tak sobie uaktywniałam. Od czakry korony poprzez czakrę brwiową i w momencie, kiedy uaktywniałam czakrę gardła, dostałam tak fatalnego ataku astmy, że się mało nie udusiłam. Astmę mam nabytą w wyniku kontaktu z alergenami w czasie pracy zawodowej.
I zamiast rzucić się do wziewów, żeby przeszedł atak, przez głowę mi przemknęło, że właściwie jeżeli byłam w stanie taki atak wywołać, to mogę go chyba i zatrzymać. I powtórzyłam dokładnie tę samą czynność, która wywołała atak. I atak minął jak ręką odjął, bez żadnego medykamentu. I od tej chwili praktycznie można powiedzieć, że astmę mam pod pełną kontrolą. Oczywiście, jeżeli złapię wirusa grypy, to natychmiast mi się ona uaktywnia, dlatego że już zdecydowanie nabyta jest ta nadwrażliwość oskrzeli. Ale działam zupełnie, uważam w tej chwili, swobodnie, bez dostępu do leków i jestem z tego powodu przeszczęśliwa. Można. Żaden lek, żadna interwencja zewnętrzna, jeżeli jest interwencją chemiczną, jest aplikowana w nadmiarze i nie prowadzi do uzdrowienia, tylko do generowania kolejnych dysfunkcji. Bioenergoterapia jest w ogóle moim zdaniem czymś absolutnie wyjątkowym, czym powinniśmy się bardzo głęboko zainteresować, dlatego że ona działa właściwie na kilku frontach, można powiedzieć. Działa poprzez skok kwantowy, ten intencyjny skok kwantowy. Działa poprzez korektę informacyjną biopola, bo mnie się wydaje, że przy bioenergoterapii, no, wszędzie czytam, że najtrudniej jest się leczyć siebie, ale ja najtrudniej leczyć siebie, ale ja zaczęłam właśnie od leczenia siebie. Ja nie praktykowałam na innych osobnikach, tylko na sobie. W mojej rodzinie występuje taka bardzo charakterystyczna dolegliwość, zwłaszcza w starszym wieku, przykurcz palców dłoni. Lewej. Nie wiem dlaczego. Zawsze lewej. Moja babcia miała taki przykurcz i mogła rozprostować tylko drugą ręką palce. Kiedy się któregoś dnia obudziłam z przykurczem, zrobiło mi się gorąco z wrażenia. Natychmiast pobiegłam do lekarza, ponieważ rozprostować mogłam tylko drugą dłonią. Nie było mowy, żebym rozprostowała palce. I z potwornym bólem. Oczywiście nic nie dzieje się w naszej medycynie szybko, więc musiałam długi okres czasu z tym problemem żyć. I w momencie, kiedy mi powiedziano, że to niestety są zmiany trwałe i medycyna jest bezradna w tym wypadku, stwierdziłam, no to zobaczymy. Spróbujemy inną metodą. I postanowiłam palcami prawej dłoni oddziaływać na palce lewej. Nie powiem, że to poszło od razu, ale po miesiącu miałam zupełnie sprawną lewą rękę. Czyli musiała zajść również wymiana energetyczna. Ja to ćwiczenie robiłam nawet podczas oglądania filmu, więc nie byłam nastawiona, nie byłam skoncentrowana, nie było tej uważności, która jest potrzebna przy skoku kwantowym. Po prostu tylko oddziaływałam jedną ręką na drugą. I po miesiącu cała dolegliwość minęła. Rzekomo z punktu widzenia medycyny nie do usunięcia schorzenia. No, to proszę mi w takim razie powiedzieć, czy naukowcy, którzy właśnie są tacy ortodoksyjni i absolutnie nie wierzą w tego typu teorie, to są naukowcy, których jeszcze nie spotkała taka nadprzyrodzona... Ich nigdy w życiu nic nie spotka z bardzo prostego powodu. Ponieważ oni mają przekonania, które całkowicie anomalie blokują. Do tego, żeby jakakolwiek anomalia zaistniała w naszym życiu, musimy mieć chęć zmiany w sobie. Jeżeli jej nie ma,
Jeżeli jesteśmy konserwatywni i uważamy, że tylko to, co już jest znane, to jest jedyne dobre i tak ma być, to nigdy w życiu żadnej zmiany w naszym życiu nie będzie. Człowiek, który jest przyzwyczajony do tego, żeby nienawidzić wszystkich dookoła i widzieć dookoła siebie samych wrogów, nigdy nie stanie się niczyim przyjacielem. Bo to przerasta po prostu możliwości jego rozumienia innego funkcjonowania w rzeczywistości. Czy ludzkość zawsze taka była? Chyba tak. Są dowody na to, że inne te cywilizacje, które były przed nami, doszczętnie zniszczyły naszą planetę. I za każdym razem życie się odradzało. Tylko dlaczego za każdym razem od nowa? Dlaczego nie można... Coś w nas tkwi takiego tutaj w Ziemi. Jesteśmy dziećmi tej planety. W jakiś sposób ona nas programuje. Nasza Gaja jest też żywym organizmem. I za każdym razem najwyraźniej programuje źle. Ale może naszym zadaniem jest poradzić sobie z tym złym zaprogramowaniem. Przecież pan też skończył szkołę tak jak ja. Też ja urodziłam się w 45 roku. Praktycznie prawie całe moje dorosłe życie upłynęło w PRL-u, gdzie wiadomo było, jaki światopogląd był jedynie słuszny. Faktem jest, nie jestem katoliczką, urodziłam się w rodzinie protestanckiej i tę przewagę miałam nad innymi, że nikt mnie do niczego nie zmuszał. Protestantyzm daje zdecydowanie większy margines swobody człowiekowi. My nie musimy we wszystko wierzyć, my mamy prawo dochodzić do prawdy własnymi siłami. A ja z natury byłam skłonna do kwestionowania tego, co się mnie podaje. W związku z tym mnie po prostu było łatwiej. Byłam w stanie zobaczyć to, co może istnieć poza tym, co mi podano na tacy. I chyba w tym tkwi problem, że my się lubimy zaprogramować i z tego programu nie potrafimy wyjść. Czyli co, Ziemia jako poletko doświadczalne dla świadomości? Od początku, kiedy zaczęłam się zajmować świadomością i zaczęłam ją poznawać, doszłam do wniosku, że Ziemia jest poletkiem doświadczalnym. Więcej panu powiem. Przecież weźmy na przykład naszą służbę zdrowia. Naszych fizyków, którzy wszystkich dookoła przekonują, fizyk, kurczę blade, dla mnie to jest nie do pojęcia. Jak może fizyk powiedzieć, że nie działa lek homeopatyczny, że to jest placebo? Kiedy już od lat wiadomo, że lek homeopatyczny nie jest lekiem chemicznym, zawiera w zasadzie ślad substancji leczniczej. Jedynie ślad. Czyli działa ultra słabym oddziaływaniem na organizm. Stymuluje układ odpornościowy. On niczego nie leczy, niczego nie zmienia. Stymuluje nasze własne mechanizmy obronne. I dokładnie tak samo podchodzi lekarz. To jest placebo. A czymże jest placebo? Dlaczego placebo działa? Nikt sobie nie zadaje pytania? To jest właśnie działanie intencyjne. Nie wierzę, że ta substancja mi pomoże i pomaga. Nie wierzę, że lek mi pomoże, lek nie działa. Ale efekt placebo czy nocebo wzmacnia tylko działanie słabego oddziaływania. Wzmacnia bądź osłabia. To jest tylko efekt towarzyszący. Jeżeli jesteśmy w stanie zmienić stan naszego zdrowia na zasadzie wykorzystania skoku kwantowego, o którym nie mamy pojęcia, ale jednak nam się go udaje realizować. Kurczę blady, ja nie mam pojęcia, w jaki sposób dokonałam teleportacji, a dokonałam. O, proszę o tym powiedzieć.
Jak to wyglądało? To w ogóle nie wyglądało. To było po prostu jedno wielkie zaskoczenie. Zgubiłam malutki przedmiot, który był mi niesłychanie potrzebny. Wróciłam do Warszawy i nie byłam w stanie go odkupić. Bez przerwy myślałam, ponieważ on mi zwyczajnie był potrzebny, a ja go nie miałam. On mi w ogóle z umysłu nie schodził. I znalazłam go przy łóżku. Nie mam pojęcia, w jaki sposób się ten skok kwantowy dokonał. Po prostu zgubiłam go w takim miejscu, gdzie nikt go nie przyszpilił swoją obserwacją. Może dlatego było mi łatwiej. Czyli gdzieś zniknął, pojawił się w domu. Każdy obiekt w naszej rzeczywistości z punktu widzenia fizyki kwantowej znajduje się wszędzie. Dopóki go nie przyszpilimy obserwacją. Dopóki nie jest zaobserwowany, może być wszędzie. Stąd te aporty. W gruncie rzeczy ja dokonałam aportu. Czy ktoś próbuje panować nad tego typu zjawiskami? Myślę, że są ludzie, którzy to potrafią. No, czytałam o takich ludziach, bo przecież tego rodzaju badania były prowadzone również z teleportacją. Były prowadzone przez naukowców, między innymi na Uniwersytecie Londyńskim. Profesor Hastedt z tego rodzaju zjawiskami się zajmował. Teleportacje były dokonywane jak najbardziej w warunkach kontrolowanych, gdzie nie było mowy o oszustwie. Są też ludzie, którzy potrafią tego rodzaju operacje realizować i też w zasadzie pewnie nie wiedzą jak, po prostu ich intencja jest w stanie od razu realizować skok kwantowy. Takim na przykład wyjątkowym człowiekiem był Mirabelli, Brazylijczyk, który potrafił się błyskawicznie przenosić z miejsca na miejsce. Potrafił lewitować, potrafił materializować postacie zmarłych. Może takie osoby przychodzą na świat właśnie też również po to, żeby nam uzmysłowić, że powinniśmy głębiej badać rzeczywistość niż to robimy. Może pani Danusia Dudzik jest też taką osobą, która po to właśnie pojawiła się w Polsce, żeby nam uzmysłowić, że powinniśmy się zająć tym, znaczy nauka powinna się zająć tym, co uparcie odsuwamy od siebie i nie chcemy wierzyć, że to jest możliwe. Jest możliwe. Czy naukowcy zawsze wymagają finansowania jakiegoś działania, czy mogą po prostu badać rzeczy, które chcą badać? Więc ja w tej chwili świadomość badam bez finansowania, ale tak jak powiedziałam, eksperymentuję na sobie. Świadomość jest pod tym względem bardzo przyjazna, ale ma też jeden mankament. Nie jestem w stanie tego udowodnić, ponieważ nie przeprowadziłam badań przed bioenergoterapią i po bioenergoterapii. No przepraszam, jakiś ślad powinien zostać w szpitalu bielańskim, że miałam ten przykurcz, który był nieusuwalny. A w tej chwili jestem w stanie zademonstrować, że ruszam ręką. Mam równie sprawną lewą jak prawą. Czyli teoretycznie mogłabym to udowodnić. Po operacji mocowania siatkówki w lewym oku nie widziałam absolutnie nic z wyjątkiem białej mgły. Tak jakbym się w mleku poruszała. Powiedziano mi, że medycyna jest bezradna. A jednak udało mi się doprowadzić do tego, że widzę. Bez leków. Medycyna w wielu przypadkach jest bezradna, niestety. A szkoda. A widzę, bo jednak, co by na to, jakby na to nie patrzeć, piszę, publikuję. Prowadzę eksperymenty właśnie z udziałem świadomości. I wychodzą. Dlaczego się tego nie robi na uczelniach? Ale nie mam aparatury, niczego w związku z powyższym nie jestem w stanie udokumentować. Nawet przyznam się szczerze, że sam fakt
przekonania mnie samej, że rzeczywiście coś w tym jest, mnie już satysfakcjonuje. Wydaje mi się, że w moim wieku, jeżeli po prostu uzmysłowię ludziom, że istnieje taka możliwość i że ci młodzi, którzy są pełni zapału do pracy i chęci poznawania rzeczywistości, będą chcieli skorzystać z tego, co przedstawię, to droga otwarta przed nimi. Ja nie muszę robić wszystkiego. Przecież ten świat odkrywania anomalii rzeczywistości jest dużo bardziej fascynujący od rzeczywistości, którą nam się kreuje na Ziemi. Wie pan, doszłam do tego samego wniosku i dlatego w momencie, kiedy się okazało, że mam problemy ze wzrokiem i zdecydowałam się przejść na emeryturę, a nie wykańczać podczas pracy nieomalże 20 godzin na dobę przed komputerem, doszłam do wniosku, że zagłębienie się w tę tematykę jest tak fascynujące, że nie mam czasu się nudzić. A jakie pani doświadczenia przeprowadza na sobie? Wychodzenie z ciała? Wychodzenie z ciała. Z tym, że obiecałam mężowi, że nie będę schodzić głębiej. I na razie dotrzymuję słowa, ale nie wiem, czy... Nie słyszę. Nie wiem, czy wytrzymam w tym postanowieniu. Ale głównie wykorzystuję bioenergoterapię. Wydaje mi się, że każdy z nas ma jakiś talent w jakimś kierunku i nie musi robić od razu wszystkiego. Wyjście poza ciało było dla mnie trudne. Nie powiem, że to było spontaniczne. Było wymuszone wręcz. Z samozaparciem parłam do tego i w końcu się udało. Efekt przerósł moje wszelkie oczekiwania. Natomiast jeśli chodzi o bioenergoterapię, ona tak jakoś sama daje się realizować. No a ten skok kwantowy to był absolutny fuks. Czy jest pani w stanie, nie wiem, nauczyć kogoś albo dać pewne rady, jak należy postępować, żeby... Męża uczę. Tego męża uczę i zdecydowanie zaczyna chwytać. Zaczyna chwytać. Tak. Tak. Trening czyni mistrza. Wystarczy tylko zwrócić uwagę, na co powinien zwrócić uwagę w trakcie, kiedy stara się osiągnąć koherencję kwantową, bo to w gruncie rzeczy chodzi o osiągnięcie stanu koherencji kwantowej po to, żeby można było zmienić stan istniejący na inny. Dobra, koherencja kwantowa. Co to jest? A to jest taki stan, kiedy wszystkie atomy pana ciała maszerują w nogę, czyli krótko mówiąc, są w tej samej fazie. Wszystkie cząstki. Odczuwa się to w sposób bardzo spektakularny, tak jak na przykład widzi pan. Nie widzi pan, bo nikt tego nie praktykuje, ale w momencie, gdyby oddział wojska szedł przez most w nogę, to tak by go rozhuśtał, żeby go rozwalił. Oczywiście, gdyby konstrukcja była odpowiednio słaba. Natomiast w momencie, kiedy pana ciało chwyta koherencję kwantową, pan też odczuwa, normalnie my nie czujemy tego, że nasze ciało wibruje. Ale przy koherencji kwantowej pan to poczuje. Czyli jakby wszystkie cząstki naszego ciała w jednym tempie się... Dokładnie. W tej samej fazie się poruszają. W tej samej częstotliwości się poruszają. A już w momencie, kiedy pan podnosi kundalini, to jest 100% koherencja kwantowa. I więcej panu powiem. W momencie, kiedy całe pana ciało osiągnie tę kwantową koherencję, ma pan tak nieprawdopodobny przyrost energii wewnętrznej w ciele, że może pan nie jeść, może pan nie spać i funkcjonuje pan. Dla mnie to było też niesamowite przeżycie. Z podobnym przeżyciem się zetknęłam, czytając opisy Moena, kiedy znajdował się w centrum kryształu, mentalnie, w centrum kryształu jądra Ziemi. Też to odczucie, które on tam odczuł, to było dokładnie to, którego się doznaje podczas podnoszenia kundalini. Wiruje pan.
To znaczy, pan stoi w miejscu, pan się nie rusza. Czuje pan, jakby się pan obracał. I w tym momencie niesamowity potencjał się odczuwa. Właściwie nie ma niczego, czego by się w tym stanie nie było w stanie osiągnąć. I w tym stanie najlepiej się leczy właśnie siebie. Od czasu do czasu warto sobie taki stan powtarzać. No, trzeba jeszcze wiedzieć, jaki to jest stan, tak? Czy jeżeli wejdziemy w ten stan, to już wiemy. Jeżeli pan go doświadczy tylko raz, to nic z tego nie wyjdzie. Ale jeżeli będzie go pan regularnie powtarzał, to pana mózg nauczy się przechodzić do tego stanu. Dokładnie ta sama sytuacja jest z wychodzeniem poza ciało. Jeżeli pan będzie ćwiczył, to po prostu będzie pan pamiętał drogę dochodzenia do celu. Pana mózg będzie, bo co nas najbardziej wyhamowuje? Nasz mózg. To on ma filtry. Część tych filtrów zakładamy sobie sami, ale sporo tych filtrów zakłada nam również nasza świadomość po to, żebyśmy w ogóle mogli funkcjonować w tej rzeczywistości. Gdybyśmy odbierali wszystkie sygnały, które do nas dochodzą, to przecież to byłoby nie do zniesienia. To dlatego nie pamiętamy naszych poprzednich wcieleń? Między innymi. Zresztą są tacy, którzy pamiętają. Ja miałam jedno takie zdarzenie, kiedy też doszłam do wniosku, że to musiała być pamięć poprzedniego wcielenia, ponieważ po pierwsze nigdy w życiu czegoś takiego nie doświadczyłam, a po drugie było to przeżycie tak niesłychanie realne, jakbym go doświadczała w stanie pełnej świadomości. Zupełnie inaczej się coś takiego odbiera, a zupełnie inaczej odbiera się zwykły sen. Mało tego, ja się obudziłam przerażona, usiłując gwałtownie sobie przypomnieć, kiedy to się stało w moim życiu. A potem doszłam do wniosku, że to się nigdy nie stało. W związku z powyższym to musiało być coś z poprzedniej egzystencji. Ale na ogół przewijają się tylko tragiczne zdarzenia. Czyli te, które zbudziły w nas emocje. I moje też było tragiczne. Czyli te, które wzbudzają emocje. Tak prawdę powiedziawszy, nawet wtedy, kiedy pan przesyła intencje, to znacznie silniej oddziałują negatywne intencje niż pozytywne. A czemu tak się dzieje? Nie wiem, ale tak jest. I wykazały to doświadczenia. Jeżeli chcemy komuś zaszkodzić, mamy zdecydowanie większe szanse niż pomóc. Może to też jest cecha ziemian właśnie. Może dlatego jesteśmy tacy wredni w stosunku do siebie. Przecież my w gruncie rzeczy czerpiemy energię z naszego środowiska. Widocznie środowisko ziemskie takie jest. Ciekawe, co jest celem naszych doświadczeń. Chyba pokonać to. Ja tak zakładam. Jeżeli wszechświat w gruncie rzeczy stanowi jedną całość i my powinniśmy być świadomi tego, że jesteśmy częścią składową tej całości, to naszym przeznaczeniem powinno być pokonanie rozdzielenia. To jest wniosek, który się sam narzuca. No dobrze. Co z innymi mieszkańcami wszechświata? Co z innymi? Znaczy, nie nawiązaliśmy jeszcze żadnych kontaktów z innymi mieszkańcami. Niemniej jednak mamy doświadczenia sugerujące to, że inni się z nami kontaktowali. Trudno, żeby się chcieli skontaktować tak. Ale oni się nie kontaktują po to, żeby nas czegoś nauczyć. To też nie jest takie pewne, dlatego że te wszystkie osoby, które doznawały tych tak zwanych spotkań pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, zawsze te spotkania zostawiały na nich jakiś ślad. I w momencie, kiedy nie mogli sobie z tym poradzić, bo to na ogół były traumatyczne doświadczenia, przede wszystkim z tego względu, że byli pozbawieni całkowicie możliwości reakcji. Traktowani byli jak zwierzęta doświadczalne. To dla człowieka nie jest
łatwe doświadczenie. W związku z tym pamięć o tym, nawet zachowana w podświadomości tylko, powodowała traumę. Dopiero dotarcie do tych informacji na drodze regresji hipnotycznej pozwalało się z tym uporać. Ale jednocześnie w trakcie tych regresji dowiadywaliśmy się, że jesteśmy w gruncie rzeczy w pewien sposób również szkoleni. Właśnie tego, że jesteśmy częścią całości istnienia, że powinniśmy z nią razem harmonijnie współżyć. Ludzie po takich przejściach, jeżeli odzyskali możliwość wglądu w te swoje przeżycia, dochodzili do wniosku, że powinni przewartościować całkowicie i swój system wartości, i sposób myślenia. Więc może to nie tylko chodzi o to, żeby zbadać, w jaki sposób funkcjonujemy, ale również też przekazują nam pewną wiedzę. Podobno w czasie takich spotkań również byli w stanie ci obcy dokonywać przeglądu naszych zasobów informacyjnych. Mogliśmy się zapoznać z naszymi wcześniejszymi wcieleniami, czyli w zasadzie dawało nam to tę samą wiedzę, co regresje prowadzone przez nas samych. No, na przykład Corso, jeden z wojskowych Armii Stanów Zjednoczonych, opublikował książkę na temat zdarzenia w Roswell, twierdząc, że wtedy jeden statek się rozbił, a drugi został przejęty, który mu przyszedł na ratunek. I mało tego, podobno technologie, które później pojawiły się u nas na Ziemi, były właśnie rozpracowaniem tego, co zostało przejęte w Stanach. Ile w tym wszystkim jest prawdy? Trudno dociec. Czy myśli pani, informacja u nas nie jest przekazywana. Myśli pani, że naukowcy jednak zajmują się tego typu tematami, tylko nie jest to ogólnie, publicznie znane, a wiedza ta jest wykorzystywana przez jakieś służby specjalne? Oczywiście, że tak. Przecież wszystkie prace związane z postrzeganiem pozazmysłowym, z telepatią, były prowadzone przez ośrodki wojskowe. I no, nie tylko przez ośrodki wojskowe, ale przede wszystkim dla celów wojskowych. Czyli dary, które mamy, mogą być wykorzystywane tylko przeciwko innym, tak? No, jesteśmy skłonni je wykorzystywać tylko przeciwko innym. Przecież telepatię można znakomicie wykorzystywać w psychomanipulacji i jest wykorzystywana. W polityce, w biznesie, w gabinetach terapeutycznych. Co się stało z ludzkością, że... Tacy jesteśmy, nic się z nami nie stało. My po prostu tak się zagubiliśmy w swoim egoizmie, że nie jesteśmy w stanie się go pozbyć. Przecież to wszystko, o czym w tej chwili mówimy, to są działania, które ludzie kierują przeciwko ludziom, ale nie po to, żeby cokolwiek zmienić na lepsze, tylko po to, żeby swoją pozycję poprawić. I znów nie chciałabym nawiązywać do polityki, ale jak często jest przecież psychomanipulacja w polityce wykorzystywana. Ludźmi się manipuluje jak stadem. A w momencie, kiedy pan ogląda reklamy w telewizji, nie jest to psychomanipulacja? Skąd pan wie, czy tam pod ten film nie jest jeszcze podłożona jakaś informacja podprogowa, którą pan odbiera, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że pan ją odbiera? I potem idzie pan i kupuje coś, co panu jest zupełnie niepotrzebne. A nie do szczęścia, a nie do życia. A sam fakt, że są pewne grupy zawodowe, które zarabiają tak nieprawdopodobne ilości pieniędzy, że w zasadzie mogą się w nich, no nie powiem, że kąpać, ale mogą papierosa zapalać od 100 dolarówek. Komu to służy? Ja swoje książki publikuję i nie mam z tego praktycznie nic. I nie będę miała. Ale publikuję dlatego, bo chcę ludziom uzmysłowić, co tak naprawdę
jest w naszym życiu ważny i jaka jest ta nasza rzeczywistość, jak my powinniśmy ją postrzegać. Przecież to, co my wytwarzamy, nie jest dzielone sprawiedliwie. Ja kiedyś uważałam, że socjalizm jest wrednym systemem politycznym, ponieważ odbiera szacunek do uczciwej pracy. Na dobrą sprawę, w PRL-u myśmy się raczej uczyli, w jaki sposób oszukać, niż w jaki sposób zapracować nawet na te marne pieniądze, które zarabialiśmy. W gruncie rzeczy socjalizm był destrukcyjny dla naszej duchowości. Ale kapitalizm wcale nie jest lepszy. Nawet powiedziałabym, że jest jeszcze bardziej parszywy. Bo tam się migaliśmy, a tu się oszukujemy. Tam wystarczyło ludzi przekonać, pracujmy dla siebie, a będzie nam lepiej i jakoś by to szło. Tu się tego nie da. W kapitalizmie się nie da. No dobrze, ale to są realia stworzone przez człowieka. Jeżeli chodzi o świadomość, czy nie jest tak, że ona wybiera sobie pewien rodzaj życia, znając z góry założenia, czy spontanicznie wchodzi w dane ciało i przyjmuje to, co jest? Z tych danych, które udało mi się zgromadzić, wniosek jest w zasadzie jednoznaczny.